Święty Andrzej Bobola, który żył w latach 1591-1657, pochodził z rodziny szlacheckiej, z Bobolów. Uczył się w Braniewie w szkole jezuitów, później wstąpił do zakonu jezuitów. W 1622 roku został wyświęcony na kapłana. I pracował na terenach dzisiejszej północnej Polski, Litwy, Białorusi dzisiejszej, Rosji, Ukrainy. Zginął śmiercią męczeńską 16 maja 1657 roku. I po jego śmierci, ponieważ Andrzej Bobola w opinii ludzkiej nie był kandydatem na ołtarza. Dlatego nie zachowały się po nim żadne zapiski, żadnych materiałów, bynajmniej dotychczas nie mamy. I ludzie zapomnieli o nim. I to jest właśnie fenomen świętości Andrzeja. Że to Pan Bóg nie pozwolił o nim zapomnieć, ponieważ pozwolił mu po śmierci się ukazywać. Gdyby nie było pośmiertnych objawień Andrzeja, to nie byłoby go w katalogu świętych, nie byłoby tego też miejsca w Strachocinie. I są takie trzy miejsca bardzo istotne, w których Andrzej Bobola się objawiał. Pierwsze to jest Pińsk, tam gdzie była złożona jego trumna. Drugie to było Wilno, gdzie wstąpił do nowicjatu, do zakonu jezuitów, został wyświęcony tam na kapłana. I trzecie miejsce to jest Strachocina w archidiecezji przemyskiej. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy w tych objawieniach chodziło o to, aby był jeszcze jeden więcej święty w katalogu, czy o coś więcej chodziło? I taka głęboka rozwaga, rozmysł, a także i modlitwa nad tym, co się stało, daje nam odpowiedź, że. Po pierwsze święty, Pan Bóg chciał poprzez świętego Andrzeja Bobole powiedzieć nam wszystkim wyznawcom Chrystusa, na czym polega prawdziwa świętość. Że istotą świętości jest ta przyjaźń z Bogiem. To takie głębokie zjednoczenie i wierność temu, czego, co Pan Bóg nam przekaże. I to jest jakby jedna rzecz. A druga sprawa. To wszelkie objawienia Andrzeja miały zawsze związek z naszą ojczyzną. Andrzej Bobola objawiał się wtedy, gdy Polska była w potrzebie. Jeżeli mówimy, dlaczego szerzyć kult, to szerzyć kult dlatego, aby po pierwsze ludzie zobaczyli, że każdy z nas może być święty. Jeśli będziemy pogłębiali jedność z Bogiem. Będziemy starali się wsłuchiwać w głos Boże, pełnili to, co Pan Bóg nam przekaże. Będziemy temu wierni. To, żeby nas nawet ludzie nie rozumieli, tak jak Bobole, nie rozumieli e, z tym, co on robił, że wchodził do domów prawosławnych. Wszyscy mówili, że nawraca. A w moim przekonaniu Andrzej Bobola po prostu ewangelizował ludzi. Wiedział, że Najważniejszy w życiu chrześcijanina jest chrzest i szedł do tych ludzi, aby ich przygotować do spotkania z Bogiem, by oni się zbawili, by oni byli święci. I to jest jedno i to jest nam bardzo potrzebne, bo często ten zły obraz świętości, który wytworzył się, jest nam taki przekazywany, nie? bo mamy tych różnych świętych, że u dziecka mieli ręce złożone, że takie idealizowanie tego świętego, bo Bola. Miał swoje upadki, miał swoje grzechy, miał trudny charakter, miał trudny temperament, ale pokazał nam, że z pomocą Boga można to wszystko zwyciężyć. I Andrzej Bobola, właśnie jeżeli wchodzimy w Jego świętość, to mimo nieraz takiego charakteru, jaki mamy, temperament takim jak nas Bóg obdarzył. Jeśli będziemy usilnie pracować, to Pan Bóg nam pomoże. I Bobola jest takim zachęcającym nas, by wchodzić na drogę świętości, żeby zapatrywać się w Pana Boga, ufać Panu Bogu. A druga sprawa to dotyczy naszej Ojczyzny. Wiemy, że Polacy, ilekroć zwracali się do świętego Andrzeja Boboli, on starał się im zawsze odwdzięczyć. I to, co ja, jako kustosz tego sanktuarium, gdzie przyjeżdża bardzo dużo pielgrzymów, widzę jako mamy bardzo znikomą wiedzę o świętym Andrzeju Boboli. Pomimo, Bo że papież Pius IX powiedział, że jest to największy męczennik Kościoła, mimo, że Pius XII napisał o nim encyklikę Invicti Christi. mimo, że Jan Paweł II. Ustanowił go patronem naszej ojczyzny. A Polacy naprawdę prawie nie znają Andrzeja Boboli. I dlatego też, że go nie znają, to bardzo wiele łask tracimy my i traci nasz naród, traci nasza ojczyzna. I stąd potrzeba szerzyć kult Andrzeja Boboli, żeby go ludzie poznali, bo jeśli go poznają, to i sami będą doznawać wielkich łask. Ale i te łaski możemy wyprasić dla naszej Ojczyzny. No właśnie, jaką rolę wobec naszej Ojczyzny pełni święty Andrzej Bobola? Myślę, że tutaj najlepiej to się opierać na faktach historycznych. Tych, które są związane z Andrzejem Bobolą. I tak to pierwsze objawienie w Pińsku w 1702 roku miało związek ze zbliżającym się. Wojskiem szwedzkim, bowiem była wtedy wojna polsko-szwedzka. Od północy Szwedzi zajmowali miejscowość za miejscowością i zbliżali się do tak, takiej miejscowości, która nazywała się Pińsk. Kiedyś to była, były tereny polskie, dzisiaj to jest teren białoruski. I tam było słynne kolegium ojców jezuitów, bowiem przygotowywali się. Ojcowie Jezuici do prowadzenia misji na wschodzie. I kiedy zbliżali się do tego do tej miejscowości Szwedzi przełożony ówczesny rektor kolegium Marcin Godebski martwił się, co będzie jak przyjdą Szwedzi. Dlaczego? Dlatego, że byli to protestanci, którzy rabowali, zabijali, palili, niszczyli, kradli, i on zdawał sobie z tego sprawę, jak wejdą do miasta Pińsk, to nic będzie z ich kolegium. I tak zastanawiał się, do kogo się zwrócić o pomoc. I w czasie takiego, takiej modlitwy, zmartwienia, do, w jego celi pojawił się inny zakonnik. I wpierw mówił mu, że jest, jestem wasz współbrat, Andrzej Bobola. Z kolei wskazał mu, że szukasz pomocy nie tam, gdzie trzeba. I wchodził jakby taki układ. Jeśli odnajdziecie moją trumnę, która znajduje się w podziemiach kościoła, to ja was uratuję przed szwedami. Rektor nie znał tego zakonnika. Słuch o nim zaginął już w zakonie. Ale. Postanowili wejść do podziemi kościoła i po trzech dniach szukania, tam były jeszcze między innymi takie szczegóły, że Andrzej Bobola wskazał, gdzie tam znajduje się jego ta trumna I, w, i pod głównym ołtarzem znajdowała się trumna Andrzeja Boboli. Jak odkryli ją w ziemi, było napisane Andrzej Bobola, jezuita, męczennik, a kiedy odkryli wieko, okazało się, że w niej było ciało zachowane od rozkładu. A więc to jest bardzo istotne, bo dzisiaj mamy taki trend, gdzie bardzo wiele parafii prosi o relikwie Andrzeja Boboli. To Andrzeja Bobola sam wskazał, że jego relikwie są nam potrzebne, są znakiem jego obecności. I jak sam powiedział, że jeśli odnajdziecie tą trumnę, oddzielicie od innych, to ja was uratuję przed Szwedami. I posłuchano wtedy Andrzeja Bobola, Odnaleziono trumnę, oczywiście ciało przełożone do nowej, bo ta już była zbutwiała, i Szwedzi nie weszli do Pińska. Miasto zostało uratowane. Ludzie zaczęli się zbliżać do tej trumny, modlić się przy niej i zaczęły się dziać cuda. I to spowodowało, że po 45 latach, po jego śmierci, zaczęto zbierać materiały. Po raz pierwszy spisano opis jego męczeństwa, sporządzono opis jego męczeństwa i zacząłem taki proces przygotowawczy do beatyfikacji. I kiedy już było wszystko przygotowane, wiadomo, że nastąpiła kasacja zakonów jezuitów, a później byliśmy pod zaborami, Rosja robiła wszystko, żebyśmy nie niech w słuchu Polakach zaginął, Stąd też ta beatyfikacja dopiero nastąpiła 30 października 1853 roku. Ale w międzyczasie Andrzej Bobola się pojawia ponownie. Tym razem pojawia się w Wilnie. I tak jak pierwszym razem objawił się kapłanowi jezuicie, to w kolejnym objawieniu pojawił się kapłanowi dominikaninowi. Alojze Korzeniewski. I to jest bardzo istotne, żebyśmy znali w okoliczności tego objawienia, ponieważ one bardzo dużo nam mówią. Kim był ten Alojzy Korzeniewski? Był to zakonnik, który nie mógł pogodzić się z tym, że Polski nie ma na mapach świata. Już byliśmy pod zaborami kilkanaście lat. I głosił patriotyczne kazania, następnie... Zachęcał ludzi do jakiegoś powstania, do organizowania się. I kiedy to doszło do władz rosyjskich, przyjechali do klasztoru i powiedzieli, że zamknął klasztor i wyrzucą zakonników, jeśli ten kapłan będzie się dalej tak zachowywał. I ten kapłan mógł tylko poruszać się po terenie klasztoru. Nie wolno mu się było kontaktować ze światem zewnętrznym. I on bardzo z tego powodu cierpiał, że nie może Polsce pomagać. I do tego obolałego zakonnika, Przychodzi Andrzej Bobola do jego Celi i mówi mu, jestem Andrzej Bobola, jezuita i pierw pokazuje mu, żeby otworzył okno, ma taki obraz za oknem na dziedzińcu klasztoru, gdzie jest dużo wojska, toczy wojnę i mówi, powiedz Polakom, że jak skończy się wielka wojna, będą znowu na mapach świata. Czyli Andrzej Bobola przynosi nadzieję. Naszemu narodowi, bo nieraz zastanawialiśmy się, jak to możliwe. Tyle lat nie byliśmy na mapach świata, byliśmy w wielkiej niewoli, a Polacy zachowali nadzieję, tradycję, kulturę, język, bo Bola przyszedł i powiedział, że człowiekowi najbardziej potrzebna jest nadzieja i przyniósł tą nadzieję, i to proroctwo spełniło się po 99 latach. Następnie do tego wydarzenia pierwszego, co stało się w Pińsku, odnieśli się nasi biskupi w 1920 roku, kiedy była nawała bolszewicka. Bowiem e, biskupi pojechali na Jasną Górę, oddali kraj sercu Bożemu, niepokalanemu sercu Marii, zawierzyli, ale kiedy przyjechali do swoich diecezji, inicjowali też modlitwę za przyczyną Andrzeja Boboli, błogosławionego wtedy, uratowanie Polski. Kardynał Aleksander Kakowski Warszawski nawet zainicjował nowennę do błogosławionego Andrzeja Boboli i błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy. Ta nowenna trwała od 6 sierpnia do 15 sierpnia. W ostatnim dniu nowenne stał się cud nad Wisłą. Od samego początku Biskupi byli przekonani, że ten cud nad Wispą wyprosił Andrzej Bobola. Nie mamy wątpliwości, że Matka Boża się objawiła. I to warto na to zwrócić uwagę, że Andrzej Bobola nie był wtedy mianowany czy nazwany patronem Polski, nie było wtedy żadnych nominacji papieskich. Ludzie po prostu przez modlitwę. Uczynili, uwierzyli, że z nim mogą uratować Warszawę i Polskę. I to się stało. To jest bardzo ważne do tych czynności, które myśmy dzisiaj powinni podejmować. A najlepszym dowodem na to, że biskupi byli przekonani, że Andrzej Bobola wyprosił cud, to jest to, że po tym cudzie nad Wisłą napisali list do Benedykta XV, żeby za uproszenie tego cudu. Anczerz Bobola został kanonizowany. Piłsudski nawet napisał list, dołączając się do prośby biskupu, wtedy na początku, bo zdawał się z tego sprawę, że to był naprawdę cud. Bo jako naczelnik państwa wiedział, że bylibyśmy niezdolni pokonać tych bolszewików, bo przecież byliśmy dopiero po wyzwoleniu. I napisał list, żeby Anczerz Bobola był. Przez papieża ogłoszony patronem Polski. A jak to doszło, bo jest takie jedno bardzo ważne wydarzenie, o którym nie wszyscy wiedzą, że trumna Andrzeja Boli znalazła się w Moskwie. A dlaczego znalazła się w Moskwie? Ponieważ gdy to doszło do władz bolszewickich, rosyjskich, radzieckich, to okazali sprowadzić tę słynną trumnę do Moskwy. Kto to jest ten Bobola? I to jest jakby kolejne wydarzenie, gdzie Andrzej Bobola pomógł naszej ojczyźnie, uratował nie tylko Polskę, ale i Europę uratował przed bolszewizmem. I teraz mamy też wydarzenie takie, kiedy Andrzeja Boboli nie posłuchano. To już jest objawienie z 1938 roku. Kilkanaście dni po kanonizacji Andrzeja, 3 maja 1938 roku, objawia się Fuli Chorak. Ta Fula Chorak była mistyczką, która m.in. uczyła gry na fortepianie dzieci Rydza Śmigłego. Czyli, że patrzcie, kogo, kogo Andrzej Bobola wybrał. I objawiając się tej kobiecie, powiedział, że Polsce grozi dwóch wrogów. Kiedy pytała... Jakich, nie mogę Wam powiedzieć, chyba że mi Bóg pozwoli. Ale gdy zwrócicie się do mnie, to ja mogę Was wybawić z wielkiej katastrofy. I ta kobieta przekazała to objawienie odpowiednim władzom, ale nie przywiązano wtedy wagi do tego, ponieważ było takie przekonanie, że przecież mamy pakty podpisane z Francją, z Anglią, to jak nas Niemcy napadną, to nas wszyscy obronią. I to zlekceważenie słowa Andrzeja Boboli doprowadziło nas trochę do tragedii. I trzecie objawienie, takie znane Andrzejowi, to jest, miało miejsce w tej parafii w Strachocinie. Jestem jednym z tych, który to przeżył. Ja już tu jestem ponad 40 lat w tej parafii. I wtedy Andrzej Bobola, objawiając się 16 maja 1997 roku, powiedział, żeby zacznijcie mnie czcić. Oczywiście, że z początku uważaliśmy, że te słowa dotyczyły, żeby go zacząć czcić tu w Strachocinie, bo tu się jest miejsce jego urodzenia, jest wzgórze nazwane dzisiaj, wiemy, Bobolówka, gdzie przyszedł na świat. Tak bynajmniej wiele na to wskazuje, bo dokumentu jako urodzenia, chrztu w tej parafii nie mamy. Bo Tatarzy napadli w 33 lata po urodzeniu Andrzeja na tą parafię i spalili księdza żywcem. Nie ma żadnych dokumentów z tamtych czasów. Poza jednym dokumentem, który się zachował, to jest chrzcielnica, To jest w kościele. Ale jak patrzymy na to objawienie Andrzeja, to... On później drugi raz się objawiał w 2020 roku, kiedy wyjaśnił, że dlatego jest głównym patronem Polski, ponieważ jego pan mu zlecił mu opiekę nad ojczyzną. Powiedział też, żebyśmy czcili Marię jako królową i panią, a nie jako naszą patronkę. I tam na bobolówce kazał wybudować domek Matki Bożej Królowej i Pani. I dlaczego jestem propagatorem tego objawienia? Ponieważ mając na uwadze, jak nie posłuchano Andrzeja, który przekazał Fuli chorak, że grozi nam dwóch wrogów, zwróćcie się do mnie, boję się, żeby dzisiaj nie powtórzyła się historia. Ponieważ widzimy, w jakim jesteśmy zagrożeniu. I między innymi dlatego. E, Staram się szerzyć ten kult Andrzeja, bo boli przybliżać Polakom tą postać i przekonywać do tego, żebyśmy zwrócili się do Boga za jego przyczyną, bo tylko w ten sposób jestem pewny wewnętrznie, że święty Andrzej Bobola znajdzie rozwiązania na te dzisiejsze nasze problemy. Dlaczego my właśnie współcześnie Polacy możemy się uczyć od świętego Andrzeja Boboli? No święty Andrzej Bobola przede wszystkim, pierwszą rzecz, którą nam pokazuje przez to, że pochodził z rodziny szlacheckiej, a wybrał zakon, jak bardzo ważne jest spełnienie woli Bożej. W moim przekonaniu każdy człowiek, który przychodzi na ten świat, ma tak zwany gen, kod duchowy. Mamy ten kot, bo pamiętam sobie, jak byłem pierwszy raz kiedyś w Japonii, to musiałem ten jeden palec macać w takiej gąbce, i z tej linii papilarnej wiedzieli za każdym razem, kim ja jestem. Myślę, że coś podobnego jest w sferze duchowej. Jedni są powołani do kapłaństwa, do zakonu, inni do małżeństwa, inni mają żyć w samotności. Tak to widzę. I właśnie. Andrzej Bobola nam ukazuje już jako młody chłopak, że przez ten wybór życia zakonnego najważniejszy był dla niego Bóg i jego wola. Nie stanowiska godności, nie majątki, bogactwa, tylko wola Boża. I to powinniśmy się pierwsi uczyć. Druga rzecz, którą mnie Andrzej Bobola bardzo dużo uczy, że on im więcej miał trudności, to tym częściej go było widać w kaplicy na adoracji. Żebyśmy w dzisiejszych czasach odkryli na nowo Chrystusa, który jest obecny w naszych kościołach. Żeby On nie był więźniem naszych tabernakulów, bo On nas ciągle na nas czeka. Co myśmy zrobili dzisiaj z Chrystusem? Kościoły pozamykane, a On tam ciągle na nas czeka. Bardzo dużo przez to tracimy. I właśnie Bo bola, nam pokazuje, jak ważna w duchowości chrześcijańskiej jest adoracja. Pokazuje nam też, że nabożeństwo do Matki Bożej powinno być relacją do osoby. Powiem, Bobola Raz w 1608 roku oddał się Matce Bożej w duchu Sodalicy Mariańskiej, ale to nie wniosło w nic w jego życie, bo to był tylko formalizm. Dlatego, gdy miał później trudności, ponowił oddanie się Matce Bożej, ale Uczynił ją osobą jako przewodniczką swojego życia. I nam pokazuje, że możemy odmawiać dziesiątki różańców, odwiedzać wszystkie sanktuaria, ale jeśli nie będziemy naśladować Matki Najświętszej i prosić Ją, żeby nam pomogła być taka, takimi jak ona, to nasza pobożność nic nie znaczy, bo ona nam właśnie o to pokazuje. Pokazuje nam też e, piękno. Do czego prowadzi prawdziwa relacja z Jezusem? Przecież to, to wszystko, co Bobola czynił jako kapłan, jako zakonnik, często był oskarżany, że jest nieposłuszny, e, ponieważ zabraniano mu wchodzić do domów prawosławnych, do wiosek prawosławnych. On mimo wszystko wchodził. Dlatego posądzano go, że co to, to za zakonnik, który nie słucha swoich przełożonych. A ona, Bobola, nam pokazuje, że bardziej trzeba słuchać Boga jak ludzi. I dlatego też w dzisiejszych czasach, kiedy narzuca nam się pewne myślenie, zwalcza się to, co było dotychczas ważne dla nas, pokazuje, że to wszystko powinno być inne. Pobola Bo nam pokazuje, że jeśli będziesz klękał do pacierza, darował Pana Jezusa, poznawał Jego wolę i będziesz wierny, będziesz święty. Nie idź za tym, co głosi świat, ale idź za tym, co mówi Jezus, co mówi Jego Ewangelia. I właśnie ta wierność, Chrystusowi zaprowadziła Andrzeja do wielkiego męczeństwa. Jak już powiedziałem wcześniej, to największy męczennik Kościoła, powiedział Pius IX. Bowiem te cierpienie, jakie zadane Andrzejowi, to aż trudno sobie wyobrazić, ale wiemy, że w tej huli chorak, która go pytała, jakżeś ty to zniósł? A on mówi: Gdybym nie zobaczył, jaka mnie czeka chwała, to bym nigdy tego nie zjeszł. Czyli, że Pan Jezus podziękował Andrzejowi już na ziemi za tą jego wierną służbę i objawił mu nagrodę, jaką go czeka w niebie. I to jest coś pięknego. Bobola nam pokazuje, że wierność Bogu, miłość do Kościoła, a przede wszystkim zdrowy patriotyzm. Bo trzeba powiedzieć, że Bobola, kiedy był męczony... To kozacy oczekiwali od niego tylko dwóch spraw: że przeszedł na prawosławie, to uratuje życie, żeby wyrzec się polskości. Czyli ta jego wiara połączona ze zdrowym patriotyzmem była tak wszędzie dostrzegalna, że się to nawet wrogom nie podobało. I myślę, tego dzisiaj powinniśmy się uczyć, bo w świetle tego, co dzisiaj widzimy, co się dzieje w Europie, w świecie, Trzeba wychowania patriotycznego. Właśnie Andrzej Bobola, w jedynym dokumentem, który mamy, który się zachował, to jest to, jak wstępował do nowicjatu i tam, gdzie jest miejsce, gdzie by napisać datę urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, napisał tylko mało polanin. I dotychczas we wszystkich tłumaczeniach jest, to jest określenie. Że on się urodził w Małopolsce. I to jest pr prawdą, ale w moim przekonaniu wydaje mi się, że on napisał Małopolanin, to znaczy, jestem na Litwie, jestem wśród Litwinów, Rusinów, Białorusinów, Ukraińców, bo różni wstępowali do zakonu, ale ja jestem Polakiem, bowiem wychowanie patriotyczne, do wychowania patriotycznego. W Strachocinie przywiązywano wówczas wielką wagę, bo wszystkie miejscowości wokół to były miejscowości ukraińskie. Wszystkie są cerkwie. Strachocina była czysto polską, królewską wioską. I dlatego ciągle toczyła takie wo wojny z tymi innymi. I stąd też Bobolowie tu w Strachocinie znani są jako ci, którzy włączali się bardzo w obronę Ojczyzny, granic naszej ojczyzny. Przecież mamy dwóch Bobolów ze strachociny. Jeden zginął pod Wiedniem, raczej pod Moskwą w 1604 roku, a drugi zginął pod Wiedniem, ostatni właściciel Bobolówki w 1683 roku. To byli wielcy patrioci. I Andrzej Bobola też to miał w sercu. I tego powinniśmy się uczyć. Właśnie Bobola jako święty pokazuje nam, że Człowiek, który wierzy i kocha własną ojczyznę, to nie jest owinista. Patrioty zdrowy jest wszystkim nam potrzebny, bo każdy rodzi się w jakimś narodzie i powinien ten naród kochać, szanować i powinno nas szanować i my innych też szanować. I także tego można się wiele, i przede wszystkim Andrzej Bowola nas zapewnia: jak będziesz umiał szanować Boga na ziemi, to choćby cię ludzie nie zrozumieli, choćby przegrał w oczach ludzi tak jak Bobola przegrał, to Pan Bóg da Ci obfitą nagrodę w niebie. I dlatego widzimy go jako tego orientownika i zapewnia nas o życiu pozagrobowym. To dzisiaj, kiedy ludzie tracą grunt pod nogami, wprawdzie w życie pozagrobowe, patrzcie, jak Bobola jest nam potrzebny. Papież, dla podkreślenia tego, że Andrzej Bobola mówił o życiu pozagrobowym, kanonizował go Pius XI w Dzień Zmartwychwstania. 17 kwietnia 1938 roku. Jakby wskazał, że to, co stało się z Chrystusem, po śmierci się ukazywał, po śmierci ukazywał się też Bobola, o czym ludzie naprawdę nie wiedzą albo robią z tego sensację. Ten kult świętego Andrzeja Boboli wychodzi także poza granice naszego kraju. W USA ksiądz Krzysztof Kocz podjął starania o ustanowienie sanktuarium narodowego św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, tam w USA. Jakie ma to znaczenie dla Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych? To znaczy ta historia sięga czasów wcześniejszych ponieważ ksiądz Krzysztof jest w parafii, która jest pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Ten kościół wznosili Polacy, którzy jako Polonia pojechali do tamtego stanu, i jakże musieli być rozkochani w Andrzeju Boboli, skoro ta na amerykańskiej ziemi wznieśli polskiemu świętemu świątynię. I ta świątynia przetrwała do dnia dzisiejszego. I teraz ten gorliwy kapłan z diecezji radomskiej przeżywał różne chwile związane z tą parafią, aż poprzez pewne znaki zrozumiał, że Andrzej Bobola ma tą parafię w opiece. To jest bardzo takie trudne do zrozumienia, ale odkąd zaczął odmawiać codziennie litanie do świętego Andrzeja Boboli, ta parafia, która przezywała różne kryzysy, zaczęła się odradzać. I materialnie, i duchowo. I ksiądz Krzysztof jest święcie przekonany, że to stało się za sprawą Andrzeja Boboli. Myślę, takim przełomowym wydarzeniem w życiu Krzysztofa jest pewien telefon, który on otrzymał, bo on mieszka ma parafię pod Bostonem, dostał z Chicago, kiedy mężczyzna zadzwonił do niego, którego Żona po powy, wylewie straciła mowę, chodzenie i zaczęli się modlić o jej zdrowie za przyczyną Andrzeja Boboli. I miał taki sen ten mężczyzna, że odszukaj kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Ameryce i niech tam będzie odprawiona za żoną msza o jej uzdrowienie. I kiedy ten mężczyzna szukał kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Ameryce, odnalazł właśnie tą parafię księdza Krzysztofa. Zadzwonił do niego i ksiądz Krzysztof wtedy zaczął się zastanawiać, co to ma dla niego znaczyć. Przepiękna jest to historia. I właśnie on zwrócił się do biskupa amerykańskiego, argumentując, bo to trzeba też dać argumentację, dlaczego na Ameryce Polski Święty okazało się, że papież Pius XII w encyklice o świętym Andrzeju Boboli napisał, że tą postać, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii Kościoła, powinni postać chrześcijanie na całym świecie. Chrześcijanie na całym świecie powinni uczyć się od jego męstwa i, wier i wiary. I to wykorzystał ksiądz Krzysztof, że papież pisze nam, że myśmy go znali, my Amerykanie, a my go nie znamy. I biskup amerykański się zgodził na to i dlatego też podjął takie różne przygotowania, inicjatywy, żeby tam w Ameryce było też sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Być może, że to będzie dla odrodzenia też i Polaków, ponieważ być może, że tak ja tak to widzę, że Andrzej Bobola, który no, jest odpowiedzialny za nasz naród, wiemy, że inna była Polonia kiedyś, inna jest dzisiaj. I może akurat to jest znak taki z nieba, że Andrzej Bobola chce tam w tym sanktuarium formować Polaków, by byli, czuli się nadal Polakami, byli patriotami, bronili swojej tożsamości katolickiej. Ksiądz, ksiądz Prałat uda się do Łeza, aby głosić rekolekcję. Z jakim duchowym przesłaniem ksiądz tam Ta sprawa jest taka dosyć złożona, ponieważ ksiądz Krzysztof Korcz, który zapoznał się z Andrzejem Bobolą dzięki moim wielu świadectwom, które umieszczone są na YouTube, on to wszystko wysłuchał i. Pozwolił sobie z Ameryki, gdy przyjechał do Polski, nawiedzić Strachocinę, by zobaczyć to miejsce, porozmawiać ze mną i wtedy mnie bardzo prosił, żebym przyjechał i wygłosił tam rekolekcję. Oczywiście on chciał, żebym przyjechał koło 16 maja, ponieważ kiedyś nie było nawet tam odpustu 16 maja. Dopiero wziął Krzysztof, zaczyna to wprowadzać. I prosił mnie, żebym przyjechał wtedy, no ja nie mogę, bo tutaj są wielkie uroczystości w Strachocinie, nie mogę opuścić naszego sanktuarium. I ustaliliśmy, że pod koniec kwietnia y, udam się do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, aby wygłosić w jego parafii, w sąsiednich parafiach, spotkać się tam z Polonią, spotkać się z kapłanami, Polakami. By im przybliżyć postać świętego Andrzeja Boboli, tak jak w tym programie. Bo naprawdę wiele osób nie wie, kto to jest święty Andrzej Bobola. I dlatego pierwsza myśl jest po to, żeby pojechać im przybliżyć tą postać, a druga jest taka, prosić ich, żeby byli dumni, że mamy takiego świętego w katalogu, żeby tam na tej amerykańskiej ziemi, Właśnie uczyli, też modlili się do świętego Andrzeja Boboli, bo on jest dany dla naszego całego narodu, nie tylko tutaj w Polsce, który jest, ale który jest na całym świecie, on jest dla naszego narodu, żeby w obliczu tych problemów, które są dzisiaj z dziećmi, z młodzieżą, żebyśmy się modlili do świętego Andrzeja bo woli, żeby pokazać, gdy zniszczono tak wiele autorytetów, autorytetów, żeby pokazać, że Andrzej był naprawdę to jest chluba naszej ojczyzny. Pokażcie mi drugiego świętego, któremu Bóg e, e, pozwolił się objawiać, żeby o nim nie zapomniano. Postawił go za wzór dla całego świata. To jest postać bardzo istotna. A tam na polskiej, na amerykańskiej ziemi, gdzie te Polacy są tak e, zapracowani, zagonieni, żeby właśnie patrzą na świętego Andrzeja, bo boli nie zapomnieli, że jest życie wieczne, że będą kiedyś odpowiadać przed Panem Bogiem za swoje życie, żeby wiarę zachowali, Polskę dobrze reprezentowali, a więc jest wiele tych myśli, które na pewno się zrodzą na amerykańskiej ziemi, które chciałbym Polakom przekazać, a jednocześnie Amerykanom zachęcić, że to jest święty powszechny ponieważ jego postawił papież za wzór wszystkim wyznawcom Chrystusa na całym świecie. I dlatego też tam przed kościołem zostanie postawiona duża figura Andrzeja Boboli, którą poświęcę w Ameryce, żeby ten kościół nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz przypominał, że to jest sanktuarium się tego Andrzeja Boboli. I być może, że w najbliższym czasie to sanktuarium powstanie, bo to, to wszystko, co robimy, to jest taki proces przygotowujący do powstania sanktuarium i tam będzie wiele spotkań, wiele nauk wygłoszę, e, wiele modlitwy będzie w Stanach Zjednoczonych po to by ten święty Andrzej tam też otoczył opieką Polaków, ale też i amerykańską ziemię, bo ona też jest, e, potrzebuje pomocy i w takim też duchu udaje się e, na tamten kontynent, aby przybliżyć ludziom, jako taki świadek, bo dlaczego tak bardzo księdzu proboszczowi zależało, księdzu Krzysztofowi, żebym tam przyjechał, że jako, jako świadek. Bo Ja po prostu jestem z tych kapłanów, który doświadczył tej wielkiej łaski, dlatego gdy mówię o objawieniu w Pińsku, czy objawieniu w Wilnie, to ja wiem, bo ja to przeżyłem trochę, to wiem jak to wygląda. To jest wielka, jednej z jednej strony wielka łaska, i to nie jest przez nas zasłużona, że jesteśmy lepsi od innych. To są pewne plany Boże, które się realizują w naszym życiu. I stąd też pewnie każdy, gdyby przeżył to, co ja przeżyłem, to by się tak zachowywał jak ja. Mówił o tym święty Andrzeju, zachęcał. I coraz bardziej go człowiek odczytuje, widzi jak to wszystko. Bo ja miałem kiedyś w sympozjum w Lublinie, miałem tam referat. I później na końcu tego referatu powiedziałem, Szanowni Państwo, to był rok 2021. Mówię, w obliczu tego, co ja przeżyłem w Strachocinie w roku 1997 i 2020, mówię, że światu i Polsce coś grozi. Ja nie mogę. Powiedzieć co, bo nie wiem, ale wiem, że coś grozi na pewno. Bo bola zawsze się objawia wtedy, jak światu i Polsce coś grozi. Kto się wtedy spodziewał, że Rosja zaatakuje Ukrainę? W XXI wieku cywilizacja poszła tak daleko. Kto myślał, że jeden kraj napadnie na drugi? Czyli pierwsza część przepowiedni mojej się spełniła. A teraz, gdy czytam newsy już po tych latach, już po kilku, teraz jest 2024 rok, to przecież wyraźnie nam mówią, że musimy się przygotowywać do wojny. I ja jako kapłan wskazuję, że aby uniknąć katastrofy, Polacy, módlmy się za naszą ojczyznę, za przyczynę świętego Andrzeja. To on wyprosi nam łaskę. Stanie się nowy cud nad Wisło. Bo wielu teraz ma takie przekonanie, że gdyby Andrzej Bobola został dołączony do Wojciecha i Stanisława jako główny patron, to nas uratuje. A ja cały czas wskazuję na to i od początku to czułem, a teraz jestem przekonany o tym, że problem nie jest w dokumentach Kościoła, problem jest w zgiętych kolanach. Po pierwsze musimy uwierzyć jako naród, że z Bobolą uratujemy Polskę. Co trzeba dzisiaj radować, to wszyscy wiemy. Bo nie tylko to, co idzie ze wschodu, co nam grozi, ale i to, co z zachodu dzisiaj idzie ku Polsce. Kiedyś kar Dynał Wyszyński, dzisiaj błogosławiony, powiedział tak, zaraz jak go po tym wyzwoleniu, kiedy z więzienia wyszedł: Mówi, Ja się nie boję komunizmu rosyjskiego, ale ja się boję komunizmu zachodniego. I ten dzisiaj komunizm zachodni. Przychodzi do nas. I dlatego trzeba modlitwę do Andrzeja Boboli. Bo kto nas uratuje w obliczu tej ideologicznej nawałnicy? A tu z drugiej strony obrona naszej suwerenności. I to jest właśnie głównym moim przekonaniem. I potem z tym pojadę też i do Polonii. Módlcie się dzisiaj, bo Polska powinna być tak droga jak nam, którzy tu mieszkamy. I razem się musimy modlić. I Andrzej Bobola właśnie zrobił wszystko, byście tu mieli sanktuarium. Chcę wam pomagać. Przypomniał nawet o sobie taki, przez e, e, pierwszy księdza tu postarał, wyprosił pewnie, żeby taki przyszedł. A teraz chcę pójść dalej i przez tego księdza chcę wam pomagać wszystkim. Dlatego niech to miejsce stanie się drogie, bardzo wam tutaj, bo sanktuaria są w Polsce Andrzeja Boboli, w Janowie Polskim na Białorusi i u Was będzie w Ameryce. To jest coś niesamowitego.